Przesłaniem obchodów Dnia Pamięci jest upamiętnienie Polaków, którzy wykazali się ogromnym heroizmem w czasach, kiedy za udzielanie pomocy Żydom w okupowanej Polsce, tylko w okupowanej Polsce, groziła kara śmierci. Zawołani po imieniu to Polacy, którzy podczas okupacji niemieckiej zostali zamordowani przez Niemców za pomoc udzielaną Żydom, zagrożonym śmiercią w czasie zagłady. Ich losy przez lata nie miały szansy wybrzmieć w pamięci zbiorowej, rzadko wspominano o nich w polskich i międzynarodowych dyskusjach o historii. Antoni Prusiński, upamiętniony dzisiaj, mieszkał razem z żoną Józefą, synem Zdzisławem i córką Jadwigą w Porębie-Kocębach. Utrzymywał się z pracy na gospodarstwie, choć ważną częścią jego życia była również muzyka. Jako utalentowany harmonista często grywał na miejscowych zabawach. W okresie niemieckiej okupacji był zaangażowany w działania partyzanckie, często ukrywał się w przygotowanych przez siebie schronach. Mimo tych trudności, razem z sąsiadem Piotrem Leszczyńskim zdecydował się pomóc młodemu żydowskiemu mężczyźnie, którego ukrył w jednym z leśnych bunkrów. Zimą ich podopieczny sypiał i żywił się w domu Prusińskich. 15 maja 1943 roku niemieccy żołnierze zorganizowali obławę, wtargnęli na teren gospodarstwa Antoniego. Dotkliwie pobili jego żonę oraz podpalili dom. Prusiński wraz z sąsiadem Leszczyńskim zostali rozstrzelani. Zanim złożymy kwiaty i zapalimy znicz, bardzo proszę o zabranie głosu wójta gminy Brańszczyk, profesora Wiesława Przybylskiego. Witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszym naszym tutaj, na naszej uroczystości. Serdecznie witam mieszkańców, rodzinę zamordowanych. Witam panią dyrektor Domu Kultury, pana radnego, panią dyrektor ze szkoły w Porębie, młodzież ze sztandarem. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Mamy tutaj takie szczególne miejsce pamięci narodowej, które upamiętnia właśnie naszych mieszkańców, którzy oddali życie, ratując w czasie wojny Żydów, którzy nie bali się właśnie poświęcić swojego życia, nie bali się ryzykować. Będąc przede wszystkim ludźmi, tak w swoim człowieczeństwie dostrzegali potrzebę drugiego człowieka, że trzeba komuś pomóc, nawet za cenę swojego życia. Jest to dla nas bardzo ważne i cenne. Włączyliśmy się tutaj w ten program Zawołani po imieniu, realizowany przez Instytut Pileckiego. Co roku dbamy o to miejsce, troszczymy się, pielęgnujemy je. Jest to dla nas bardzo ważne. I chcemy właśnie, żeby to był taki przekaz jasny, właśnie szczególnie w dzisiejszym czasie, że właśnie jest to dla nas ważne, że te wartości ogólnoludzkie, solidarność, wzajemna pomoc jest dla nas bardzo ważna.